Dzień dobry. Dzień dobry, już się pojawiam. Pojawiam się i znikam. Nie, pojawiam się. Dzień dobry, kochani. Witam. Witam na tle tego pięknego nieba, tych moich pomidorków. Posłuchajcie, tutaj tłum. No i oczywiście piękne czerwone geranium. Słuchajcie, to jest takie geranium, o którym zawsze marzyłam. Przepiękne, przepiękne. Kochani, witam i kłaniam się niziutko całemu światu. Dzień dobry. Dzisiaj szczególnie witam panią Agnieszkę R., która napisała w komentarzu do tematu łaska czynienia dobra, że nie rozumie. Pani Agnieszko, dziękuję. Piękne zdanie, piękne pytanie, bo to o to chodzi. Jak człowiek nie rozumie, to jest zawsze czas na początku, żeby zadać pytanie, powiedzieć nie rozumiem. Także dziękuję pani za to. I kłaniam się niziutko. Sok. No dzisiaj posłuchajcie ciepełko. Ciepłe popołudnie. Sok z takich tych owoców kolorowych. I do tego troszeczkę lodu. Na upał jak znalazł. Witam oczywiście cały świat i wszystkich, kochani, witam. Dzisiaj jednakowo wszystkich. Pani Agnieszko, jak to jest z tą łaską czynienia dobra? Ja odpisałam kilka komentarzy, ale pomyślałam, że zamiast odpisywać i pisać dalej, to ja po prostu nagram to, co czuję. Dla mnie łaska, przed mówimy boska łaska, prawda? Łaska boska. Ta łaska Ducha Świętego to jest coś, co jest takie ponad człowiecze. O, myślę, że tak powinnam powiedzieć. I to jest coś, to dobro, to jest takie autentyczne. Dobro, które wypływa z głębi naszego serca. No i teraz tak, czy tak prosto być dobrym? O jakim dobru myślę? To znaczy tak, jesteśmy, słuchajcie, przyzwyczajeni, że tak, to tu dajmy, bo no wypada. No wypada być dobrym, no wypada pomóc. Ale to jest tylko dlatego, że tak nam powiedzieli, że tak ogólnie mówią, że trzeba być dobrym. A mnie chodzi o to dobro, dlatego mówię o łasce czynienia dobra, gdy nie jesteśmy zazdrośni. I powiem wam, kochani, jak pierwsze co, po prostu jak zaczęłam pisać te komentarze i jaki obraz mi przyszedł. Pewnego dnia, byłam w sytuacji, że oczywiście, słuchajcie, bo przyjąć jeszcze pomoc i dobro to też jest sztuka, to nie jest takie proste. Też trzeba umieć przyjmować, trzeba umieć dać i trzeba umieć przyjąć, trzeba uszanować drugą stronę, i bo musi być wymiana energii, no bo na przykład tak jak ktoś nie chce pomocy, nie chce tego, żeby ktoś ci pomógł, no to jest problem, ale nie dzisiaj o tym mowa. No i jestem w sytuacji, której przyjmuję dobro. Przyjmuję, bo jestem akurat w takiej chwili życia, że rzeczywiście jest jakiś dołek, no i ktoś ma przyjemność mi dać. I posłuchajcie, to jest do momentu, gdy dostaję z pracy samochód służbowy. I widzę w tej osobie, mówiąc o tym, że dostałam z pracy, i widzę, słuchajcie, to się czuję, że to jak to? No to tak, to halo. O, ty teraz będziesz miała taki samochód? I poczułam wtedy tę zazdrość. I tak sobie pomyślałam. Dużo dobra dostałam od tej osoby. Jestem za niej wdzięczna. Ale wygląda na to, że ja nie mogę dostać czegoś większego. Ja muszę być na tej pozycji. Posłuchajcie, ja mówię o moim bardzo subiektywnym odbiorze. Na tej pozycji, o, tobie to tak można ostatecznie pomóc. No dobrze, mamy górkę, to pomożemy, podamy rękę. I o tym, posłuchajcie, chciałam powiedzieć, bo prawdziwe dobro, jeżeli dostajesz, idziesz, przewracasz się i ktoś ci nieoczekiwanie podaje rękę. I to jest ta pomoc bezinteresowna. Gdy nie mamy, nie czujemy zazdrości, dzisiaj pomagamy, i co? Oczekujemy w zamian coś? To nie jest pomoc. Chodzi mi o to, co autorka, czyli ja miałam na myśli, że dobro jest tylko i wyłącznie to prawdziwe dobro z głębi serca.
Bo jeżeli ktoś mówi, bądź dobry, no to ten ktoś mówi, no dobrze, no może będę. Ale chodzi mi o to, że tak niewiele osób spotyka się w życiu, które są po prostu autentycznie dobre. Ja już może nie powiem o tak całości, bo czasem ciężko kogoś znać całe życie. Ale chodzi o sytuację takiej właśnie, jak nagle nieoczekiwanie, tak jak ja wam powiem, bo to jest takie to przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I dostałam karę od banku. Jest 2018 rok. Posłuchajcie. Tak, dostałam karę od banku, 1000 zł. I tu mam spłacić ratę, a tu dostałam karę. I skąd sobie pomyślałam, ale w ogóle skąd ja wezmę te dodatkowe 1000 zł? I nagle nieoczekiwanie osoba w moim otoczeniu mówi, ale dlaczego mi o tym nie mówisz? I wyciąga mi i daje te 1000 zł. Posłuchajcie, to jest prawdziwe dobro. To nie była kwestia zastanawienia się, że z kalkulacji, a może dam, a może nie dam. Tylko jeszcze usłyszałam, no jak to? Czemu nie mówisz? To po to jestem. O, i to jest prawdziwy przyjaciel, który nie czeka, że może pójdę, tylko widząc sytuację, reaguje. Reaguje pięknym sercem. I to jest dla mnie łaska czynienia dobra. I tak poznajemy, tak się rodzą przyjaźnie, ale tak poznajemy tych prawdziwych przyjaciół. Z tej dobroci. Ale w tej dobroci, gdy ktoś nie oczekuje, nieoczekiwanie pomaga i nie oczekuje nic za nim, za nic. I mówi, dobra, ja mówię, to może ja to przyjmę jako pożyczkę. Nie. Masz wziąć i nie dyskutować. Weź. A co się zadzieje dalej, to już w ogóle jest inny temat. Dziś i teraz tu chcę ci pomóc, przyjmij to. I jestem wdzięczna tej osobie. I to był dla mnie taki odruch serca. To było dla mnie prawdziwe serce. I taka osoba, która tak działa, tak reaguje, ma tą łaskę czynienia dobra. O, to jest moje stwierdzenie. Pani Agnieszko, nie wiem, na ile pani rozumie lub nie, to proszę pytać, proszę zadawać pytania, bo to jest przepiękne. Posłuchajcie, zawsze te pytania, które się robią na rodzą na początku, to właśnie o to chodzi. A wszystkich innych piszcie, kochani. Piszcie, odpowiadajcie na komentarz pani Agnieszki pod poprzednim filmikiem, bo tym łaska czynienia dobra. Jak widzicie, jak czujecie, jak mnie odbieracie i jak wy to czujecie. Bo tak, to tak jak ktoś mówi, ach, wielkie uduchowienie. A czy to czynienie dobra to nie jest tą duchowością? Bo czasem, posłuchajcie, tak się nasłuchamy tych wielkich guru, którzy biorą oczywiście kasę wielką. A no właśnie, a jak ktoś komuś pomaga i leczy i mówi, no dobrze, ale może pani nie ma, czy pan, to ja tak gratisie pomogę z głębi serca. O, i mówię o takich osobach, a nie o tych, że jak nie zapłacisz, to nie masz, to jak chcesz zapłaty, to sobie szukaj kupców tej usługi. Kochani, także dziękuję. Dziękuję pani Agnieszko za poruszenie tematu. Także jest kontynuacja. Łaska czynienia dobro. Czym jest dobro? Czy dałam odpowiedź? Nie wiem, ale liczę na to, Aniu, Sylwusiu, że skomentujecie i każdy, nie tylko wy, kochane, ale każdy, kto ma tylko chęć, powie, odniesie się do tego komentarza pani Agnieszko. Pani Agnieszko, dziękuję, że pani jest. Dziękuję za oglądanie i cieszę się. I oby nas więcej było. To pa w tym czynieniu dobra. To pa, kochani. Do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce.